Uczniowie szkoły podstawowej nr 5 imienia Janusza Korczaka w Ostródzie złożyli wizytę i wręczyli kwiaty 91-letniej bohaterce, żołnierzowi Armii Krajowej, uczestniczce Powstania Warszawskiego w podziękowaniu za walkę o wolną Polskę. Pani Helena Lewandowska-Maciuszek, pseudonim Ziutka, urodziła się w 1927 roku w Beresteczku na Wołyniu. Od 1939 roku już jako 12-letnia dziewczyna w konspiracji walczyła z niemieckim okupantem w szarych szeregach. W 1944 roku w pułku Brzozów 1 Batalionu Legionowo obwód Obroża walczyła w Powstaniu Warszawskim u boku swojego brata bliźniaka Andrzeja, pseudonim Lew, jako łączniczka sanitariuszka. Kilka miesięcy po zakończeniu II wojny światowej pani Helena przeprowadziła się do Ostródy. We wrześniu 1945 roku powołała pierwszą drużynę harcerek imienia Emilii Plater w ZHP Ostróda, którego była współzałożycielką. Dziś, 73 lata po zakończeniu II wojny światowej, często zapominamy o naszych bohaterach, którym zawdzięczamy wolną ojczyznę, codzienny uśmiech i radość życia. Pamięć o bohaterach tamtych trudnych czasów jest niezwykle ważna. Uczy nas pokory, odwagi i miłości do Polski. Pani Heleno, dziękujemy. Żołnierz do dół maszy.